Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie barany w tygodniówce. No to już od dzisiaj, 23 września, a więc karty, jakie Wam wyszły na ten tydzień, pokazują start bardzo powolny. W bierności, w obserwacji, w zastanowieniu się, niechęci może też do podjęcia danego kroku, dlatego że nie macie pewności co do pewnych rzeczy. Macie jakiś mętlik w głowie. Nawarstwiają się też takie myśli samosabotujące Was, myśli ograniczające, a może ta bierność wynikać z tego, że nie chcecie do jakiegoś tematu podejść, nie chcecie tak naprawdę pójść po rozum do głowy albo nie słuchacie swoich przeczuć. Pokazuje się coś takiego jak wybór. Jest potencjał, ale nie chcecie podjąć tutaj decyzji w tym tygodniu. Bardzo się blokujecie lub boicie otoczenia, co powie, co pomyśli. Paź mieczy jest dopowiedzeniem tutaj do tej ósemki mieczy. Mam wrażenie, że może rzeczywiście boicie się plotek, informacji na Wasz temat, albo ktoś ogranicza Wasz potencjał, możliwości przez jakieś słowo i ściąga Was energetycznie w dół. Trudne karty, ale warte zainwestowania czasu. W co? W obserwacje, nabieranie dystansu, oczyszczenie myśli. Trzeba tutaj poprawić jakość tego myślenia. Też brak możliwości wypoczęcia, wysypiania się powoduje, że nie chce się pewnych rzeczy robić, że jest też mętlik w głowie, że nie możecie się skupić. Mogą się też pokazywać trudności w nauce, w podejmowaniu decyzji i posiadaniu tak naprawdę własnego zdania na jakikolwiek tutaj temat. No więc w tym tygodniu na spokojnie, raczej tu będzie główka pracowała, myśli, jakość tych myśli będzie musiała być zweryfikowana, poprawiona. Uczcie się, bierzcie pewne sprawy na logikę, na rozsądek, nie podejmujcie zbyt oczywiście pochopnie żadnych decyzji, bo ta bierność w dwójce buław to bardzo korzystna karta. W sytuacji, gdy chcecie zrewidować to, co do tej pory było i możecie poczuć, że to już jest ten moment, kiedy z pewnymi rzeczami trzeba już skończyć. Świadomość, że trzeba podjąć się czegoś w kierunku poprawy. Drodzy, przesłanie od znachorki, wiadomość, szanuj swoją wewnętrzną wiedzę, a więc co? Ty już coś wiesz, drogi baranie, w kwestii bardzo ważnej dla Ciebie, ale poprzez jakieś wymówki lub blokady własne nie chcesz czegoś podjąć, czegoś zrobić, a ta wiedza już przy Tobie jest. Wiesz już, co masz robić i jeśli jesteś gotowy, baranie, to karta wskazuje, karta znachorki wskazuje, że jest to czas. Szanuj to, co już wiesz. I przede wszystkim to, że musisz podjąć w końcu jakieś kroki, podjąć jakąś decyzję samodzielnie. Dobrego tygodnia Wam życzę. Pa, pa.